Dzień dobry Państwu. Dzień Polski, 8 czerwca 2024 roku, Mississauga, Ontario. Zapraszam. To już to wszystko się toczy od jakiegoś czasu, więc jesteśmy w środku. Z jakiego zespołu? Radość Joy. No to tak jak zwykle. To tak jest. Największy nasz tutejszy zespół, czy Lechowia jest większa? Chyba Radość Joy. Chyba Radość Joy. Zdecydowanie. Już po tańcach się było? Nie, jeszcze nie tańczyliśmy. O, jeszcze nie. O, no to świetnie. Tak. Jak się podoba dzisiaj? No fajnie, ale pogoda by mogła być lepsza. Wszystko dopisuje. Ale ja myślę, że pogoda bardzo dobra. Nie, tak, nie pada. Nie pada. Nie pada. Jeszcze nie. Dokładnie. Tak jest. Jeszcze nie pada. Jeszcze nie pada. A dlaczego się tańczy w Lechowi? Dlaczego pani tańczy? Nie w Lechowi, nie. No, pierwsza, ponieważ mama mnie zapisała. A teraz, ponieważ no, jest fajnie po prostu tańczyć dla Polski, dla ojczyzny. Wszystkich zapraszamy, bo miło jest w zespole. Tak, miłe koleżanki, miłe koledzy? Jak to jest? No, jak to powiedzieć? Jak to opisać? Jest normalnie, przez tyle lat już tańczę, no to no, mamy... No tak tańczymy, że razem, że wszystko tak ładnie chodzi i ładnie idzie i po prostu ładnie tańczymy. W kostiumach. No właśnie. Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Dziękuję bardzo. Bardzo ładnie. Up next we have Blues Pattern Box, who were formed in December 2013 by drummer Marian Kocinski and guitarist Piotr Kluska. Bassist Grzegorz Szymszak and guitarist Jerzy Peter joined shortly thereafter, and this is when the powerful quartet were established. The group started a tribute band of Mr. Tadeusz Nalepa, obsessed apprentice of blues pattern and articulation. He studied blues playing countless hours and blues records. 9 years of volunteer work to create this special ambiance for all of you here. Thank you so much to all of our volunteers. We wouldn't be able to make this happen if it wasn't for your time. Dzień dobry. Podoba się? Podoba się. Co roku tutaj? Który raz? Trzeci. A czego brakuje, co by można było poprawić? Miejsca do siedzenia. Miejsca do siedzenia, tak, że ludzie muszą chodzić tak cały czas. A się zmęci człowiek. A jakaś muzyka, coś innego i tak dalej, bo słyszałem od organizatorów, że może być nawet 2 dni czy 3 dni, jakby to było. Fajnie by było, bo więcej zespołów było, Polski, Kompot na pewno, jeszcze inne. No właśnie, może więcej się by promowało. Muzyki, więcej by się promowało, właśnie. Kogoś z Polski zaprosić. Jakiś zespół. To też dobre. To też by było. Okej, okay. No to mamy pomysły w takim razie, to dobre zabawy. Wszystkie dobrego. Wzajemnie. Jak to wygląda dzisiaj? No pogoda nam troszeczkę się psuje i dlatego nawet Kindergarten Area się już widzę zebrała. Mi nam się podoba, ale właśnie co by poprawić, jak pytamy, szukając dziury w całym trochę. Ja wiem, zawsze szukamy. No. Co by można było lepiej zrobić? Słyszałem pana Szystaka, że może być 2 dni, 3 dni. Tak, nawet. Chcemy festiwal zrobić 2-dniowy. Jutro mamy tutaj piękny koncert w Grand Hall i zapraszamy serdecznie na spotkanie z panem Bartoszem Hadałą i jego grupą. A tutaj jest wystawa teraz jakaś? Tak, jest wystawa Leszka Wyczółkowskiego razem z jego córką Natalią. Także też zapraszamy, piękna i
No, no może się nam uda właśnie w przyszłym roku. Bo myślę, że ta część ludowa jest zabezpieczona. To już mamy. To już mamy. Tak, tak. Czyli może coś z takiej chcielibyśmy, polskiej. Chcielibyśmy żeby... bardzo polskie filmy promować. Chcielibyśmy zrobić festiwal dwudniowy. Może jakiś nóż w zoobodzie, jakaś klasyka, dokładnie. Ja bardzo chętnie. Ja już. Ja zawsze, zawsze. Także no zobaczymy. Może się nam uda właśnie z ekranem. No to trzymamy kciuki, żeby to się rozrosło. Bardzo się cieszę. Żeby żeby było dwudniowe. Żeby było dwudniowe na razie. Żeby można było poznać też trochę tej pięknej Polski i pięknej kultury tak polskiej. Jest. Bo tak. Jak wiemy i disco polo i wszystkie rzeczy tutaj lubimy, tak ale jest. To jest tylko część. Tak jest. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby były filmy. Także mam nadzieję, że może nam się to uda. Dziękuję. Ja dziękuję pięknie. Bardzo, gratuluję. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Znałem, spotkałem wielu Polaków, których przez lata długie nie widziałem. I to jest ważne, że tutaj się możemy spotkać z powrotem po latach. Kolegów z pracy, którymi 20 lat nie pracowałem. No właśnie, bo rozjeżdżamy się, rozchodzimy się po tym mieście od tego czasu, kiedy przyjechaliśmy tutaj. Tak. I potem czasem w kontakcie. No wszyscy się zastanawiałem, to w tym budynku z tyłu za mną. W następnym tygodniu zakróluję znowu, bo to jest ważne wybory. Nas czekają. Oby. Podoba się? Tak, podoba mi się bardzo. Który to już raz pani tutaj był? Pierwszy raz. O, tak, pierwszy raz. Pani się tutaj urodziła? Urodziłam się tu, ale my z dziećmi tak ciężko było wychodzić. Teraz mam 6 lat, to łatwiej nam jest wyjść z nimi. Zgadza się. Tak. A co się pani podoba? Co można by było poprawić? Nie, wszystko mi się podoba. Ja wiem, żadne ja. Nic nie musimy poprawiać. Naprawdę. No to świetnie. To życzymy dobrej zabawy i żeby pogoda się udała. Tak, dziękuję bardzo. Ja mówię po polsku, one to nie mówią. Yeah. Aha. Tak. To o czym jest ta wystawa tutaj? A ta wystawa to my jesteśmy od Muzeum Orlińskiego. Mm-hmm. To tutaj Muzeum Orlińskiego mamy... jest Wawelwilla? Czy gdzie... Tak, jesteśmy w Wawelwilla. Jesteśmy, mm-hmm. Tam mamy muzeum. To my jesteśmy muzeum wojskowe. Tu my mamy tutaj różne mundury od drugi korpus. I mamy tam jeden mundur od Romuald Tymiński. On był w Navy. Mm-hmm. I tutaj mamy wystawy od różnych tych weteranów, co mieszkali w Wawelwilla. Mm-hmm. I tylko mówię trochę historia w czasach wojny. Wkład w rozwój Mississaugi również? Budowę miasta? Czy jak? Proszę? O Mississaudze też jest ta wystawa? Czy tak. Wkład Polaków w Mississaugę? Tak, tam to jest więcej w tym Heritage Mississauga, one mówią o to. O tych różnych Polaków w Mississaudze, tak. Mm-hmm. Tutaj mamy różne... A tutaj można to kupić, czy to jest do Tak, możesz to kupić. Mamy tutaj ceny od 5 do 15. I tutaj mamy karty, co to ludzie mogą kupić. I to są różne zdjęcia od naszego archiwum. My zrobiliśmy wszystko. Czyli zdjęcia z archiwum z Muzeum Orlińskiego. Ja skanowałem wszystko. To był język ofensywny.
soldiers. Yeah, i to jest od tych wszystkich, no, od weterynarów tutaj. No to pięknie, to rzeczywiście pięknie. A chciałem zapytać, tutaj widzę Polish Navy, Middle East, Italian campaign. Yeah, to są można te... Można też te kartki tutaj dostać? Możesz kupić, to są postcards, O, z tamtych czasów. To jest no w Gdynia, to jest na jakimś statku. Jeden jest tak Monte Cassino. Aha. Tu są piloci, no w Anglii. I to jest po 5 dolarów? A to jest, jakie to jest? 3 po 5, tak? Trzy po 5 dolarów, tak. Oczy 2 dolary za jeden. Aha. A to proszę powiedzieć, dlaczego panowie się tym zajmują? To znaczy, skąd ta pasja do tego? Exactly why we're interested. Yeah. Bo ja jestem zainteresowany, bo jestem Polakiem. Ja nie za dużo znam tej historii, no w II wojnie światowej. No w polskiej szkole to większo uczą o powstaniu warszawskiej i bitwa pod Grunwaldem, a nie tak dużo. A kiedy się pan tym zainteresował? Dlaczego? 2016. A skąd pan zna język polski? Ze szkoły czy z domu? Ja się urodziłem w Polsce. O. I przyjechałem tutaj jak miałem 4 latka. 4 lata. Był tak. Polski jest taki... No tak, okay. No bardzo dobrze w domu. And you, why are you interested in Polish history? I love Polish history because, you know, my family, they're from Poland, and like, ever since I was a little kid, I used to like read the books about like the Polish history, watch the videos on the internet, and you know, I learned from my family about like the stories of my grandpa, my grandparents, they fought in like World War II, my grandpa, really? And so like I was always fascinated with that, so like when I got the Dorlinski Museum, I was very, it was so interesting to be able to like learn and like preserve like the legacy of all these veterans, you know, they came here to Canada and, you know, preserved like their legacy, and we have everything. Communism, you know, they couldn't go back to Poland, right? I'm just very passionate about like the history, the veterans, and you know, I'm just glad that I can help preserve their legacy, you know, their memory. Good. Yeah. Thank you very much. Dobrze, dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you. Ale to Polak. Hello. Do you speak Polish? No, I do not. Oh. So what we have here is this is the story of Mississauga? This is Mississauga Confidential. It's all about murder, scandal, and the city's darker side. Wow. So these are a whole bunch of real life stories of criminals from Mississauga's past, from the 1800s up until at least the 1970s. And then this is $25. And then these are comic books about history in Mississauga. Mm-hmm. One is about the Avro Arrow. Oh. And one is about the legend of the raid in Dieppe, where one of the war heroes was Polish and he saved people. He's in the Navy. His uniform is Exactly. So these are free for people. And they're, we have 13 comic books in our series, and basically it's a comic book of two students that go back in time to the actual time period of what happened. Right. They get involved in it, right. And then they write the report, which goes at the end of the story. Right. And then, It's a good Polish-Canadian story because he rescued Canadians against the British orders. Exactly. He went against British orders, and he's a hero not only in Poland but in Canada, and he then immigrated here. Oh yeah, he died here. Yeah. And then we have one of the guys that built the Avro Arrow. He's on the poster up there. Yeah, we know him, Mr. Zurakowski. Janusz Zurakowski. So he was a pilot in the Polish squadron in Great Britain during the Blitz. Defending Great Britain. Nice stories. Thank you so much. Thank you. All right, you're welcome. For preserving our common history. No jest tam pan wymieniony jako... Jestem wymieniony, nawet moje foto jest na... No, pytałem właśnie, dlatego pytałem się ich, na fotografii, a tutaj mam w realu, ale więc... pytałem się ich, skąd mają foto, bo ja nawet nie pamiętam tego zdjęcia. No jest pan jednym ze sławnych Polaków z Mississaugi. No, było, tak nie jest, było. No. Ale zapytam pana o Dzień Polski. Czego brakuje? Ja
wiem, czy czegoś brakuje. Wie pan co, ja generalnie staram się być bardzo... Bo ja tak szukam dziury w całym. Nie. Dlatego, że mówią organizatorzy, że będzie można rozszerzyć. Może będą 2 dni, może 3 dni. Więc może można by było jeszcze coś polskiego pokazać. Wie pan tak co? Jak tutaj, bo to jest chyba bardzo dobry pomysł. Absolutnie. To jest fantastyczny pomysł. Ale wie pan co, ja wiem, ponieważ... Tutaj nie tylko odbywa się Polski Dzień, ale odbywają się dni innych grup etnicznych. My jesteśmy jedną z największych, jeżeli nie największą w Mississauga ciągle. I mamy jeden dzień. No, wiem, że jutro jest ten koncert, ale jutro też jest na Grand Lake. Ja tam się wybieram. Ale wie pan co, powinniśmy mieć pewnie 2 dni. No tutaj są grupy, które mają 2 dni, pełne 2 dni albo 2,5 dnia. Także oczywiście to jest bardzo dobry pomysł i dobrze, żebyśmy pokazali to, co mamy, żebyśmy byli tutaj obecni tu, gdzie mieszkamy. Dumnymi z tego też, no, jaki jest nasz wkład w to miejsce, w którym mieszkamy, bo w końcu udziałem Polaków jest budowa mnóstwo budynków, domów, lotniska, tam CN Tower. Absolutnie, powinniśmy być dumni z tego i promować to, czego jesteśmy częścią, bo to jest bardzo ważne. Inni się chwalą, ale myśmy się powinni chwalić i nie wstydźmy się, żeby się chwalić. To nie jest chwalić dlatego, żeby się chwalić, być chwalipiętą, ale żeby po prostu to zachować w historii, bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, inspirować innych po prostu. Absolutnie tak. Także no, cieszmy się z tego, że mamy ten dzień w Mississauga. Cieszmy się z tego, uczestniczmy. No i idźmy do przodu i może promujmy się wzajemnie. Panie Władysławie, bardziej angażujmy się w politykę, bo to jest nasze miasto. Tutaj jest w sumie wielka polska siła. No, jesteśmy klasą średnią w tym miejscu, ale myślę, że to nasze zaangażowanie w polityce chociaż się zwiększa. No, nie jest jeszcze na miarę tego potencjału. Wie pan co, no nie jest i myślę, że należy chyba pewnym ludziom jakoś wytłumaczyć, że polityka to nie jest tylko angażowanie się w polityczną stronę wydarzeń, ale to jest angażowanie się w nasze życie codzienne tutaj w tym kraju. Bo to jest wszystko, co na co dzień nas spotyka, jest związane z polityką. Także nie bądźmy obojętni, reagujmy na to, co się dzieje. Dzieje się dużo niedobrego. Reagujmy, łączmy się w siłę, bo nie może być tak, żeby nas jakieś mniejszości, które mają idee sprzeczne z naszymi wartościami, żeby nas pokonały. Zakukały po prostu. Pokonały, bo tak może być, ale mamy na tyle siły, mamy na tyle świadomości, mamy na tyle inteligencji, żeby być siłą i żeby mieć swój głos. Piękne słowa, a ja nie zawsze brzmią w uszach słowa burmistrz McCallum, która kiedyś wmurowując kamień węgielny pod budynki sal katechetycznych przy kościele świętego Maksymiliana Kolbe, powiedziała nam, wygłosiła taką laurkę pod naszym adresem, że właśnie, że ona się czuje sama Polką, widząc to, jak Polacy się zorganizowali, pomogli sami, jak szybko zaczęli tutaj pracować, zarabiać, jak się łatwo zasymilowali. Takimi byliśmy prawdziwymi pionierami, ta nasza emigracja solidarnościowa. Na pewno tak. I bądźmy naprawdę dumni ze swoich sukcesów, nie tylko z tej emigracji solidarnościowej, ale sukcesów, które mamy teraz, sukcesów naszych dzieci, sukcesów naszych wnuków, których żeśmy wykształcili, którzy są naprawdę dumą naszej grupy. Bądźmy dumni, pracujmy z nimi, bo to jest nasze osiągnięcie. To jest to naprawdę, z czegoś powinniśmy być dumni. Nie wstydźmy się tego. Jesteśmy Polakami, bądźmy Polakami, jesteśmy Kanadyjczykami, ale
to, skąd pochodzimy, jest bardzo ważne. Trzymajmy się swoich korzeni i bądźmy dumni tu, gdzie mieszkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, witamy, witamy. To, co tutaj się dzieje, proszę no, powiedzieć. We are appreciating, oglądamy piękne art, zdjęcia i pana Leszka. Acrylic and oil, tak? Yep. Obrazy? Naprawdę super, naprawdę super. Piękne. I to jest jego córki. Bardzo miło, bardzo miło. To proszę się przedstawić, pan? Leszek Wyczółkowski. Pani? Lin Wyczółkowski. I pani? Nirin Wyczółkowski. Wspaniale, tak rodzinna, sztuka rodzinna, tak można powiedzieć. Wspaniale. A w czym się, co pana najbardziej interesuje w fotografii, w pana fotografii? Jaki przedmiot? W tej fotografii ja nie uczestniczę, to jest córki pracy. Fotografia zawsze szukałem geometrii. Logiki, balansu, dużej skali czerni i bieli, różnicy struktur, faktur. I to mi później pomogło w mojej pracy w grafikach, które też są oparte na czerni i bieli, klasyczne. Zresztą i w malarstwie też to pomaga. Czym pan się najbardziej inspirował? Co pan najbardziej lubi w historii? W historii to mojego tatę, bo mój tata był malarzem, grafikiem, ilustratorem. Leon? I od dziecka, od paru latek za ojcem chodziłem i w plenery i obserwowałem go, jak malował portrety. Także i to jest już nawyk od dziecka. Mhm. Jestem, może tak powiem... Wrósł pan w to. Wrosłem. Addicted. A jak pan tutaj przyjechał? Jaka jest pana historia emigracji? Z jednej strony smutna, dlatego że jak chodziłem z portfoliem po galeriach, to się pytali o Canadian Experience. Canadian Experience. Ponieważ ja wyjechałem z Polski przed uzyskaniem dyplomu w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, także nie miałem dyplomu, poszedłem na Ontario College of Art. Od razu mnie przyjęli na trzeci rok i w zasadzie używałem tą uczelnię jako pracownię do rozwijania swoich grafik i malarstwa. Mhm. I także później no, dużo pracowałem, dużo wystawiałem. Później miałem duży kontrakt z poważną galerią w Nowym Jorku i San Francisco. I dużo miałem bardzo prestiżowych wystaw w Polsce. Byłem pierwszy żyjący grafik w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Centrum Kultury w Elblągu. W Muzeum Narodowym w Przemyślu. Muzeum w Chełmie. I oczywiście Muzeum Bydgoskim imienia Leona Wyczółkowskiego. Dwukrotnie. Także Leona Wyczółkowskiego, czyli pana... pradziadka Stryjecznego. Rozumiem. Także... Gratuluję kariery i gratuluję, że pan wytrzymał. Tak, ale jeszcze chciałem zapytać, żyjemy w mieście, które się buduje na nowo. Jak pan ocenia tę architekturę? Jak pan ocenia... Ja panu powiem. Bo widzę, tutaj są części budynków, bloków mieszkalnych. Czy to jest jakaś taka, jakoś eklektycznie do przyjęcia, czy to jest jakiś całkowity chaos? To jest chaos, bo w zasadzie jak patrzymy na poszczególne budynki, to z punktu widzenia architektów, to są bardzo ciekawie zaprojektowane budynki. Oczywiście to są klatki w środku, to powinno być minimum 2-3-krotnie większe. Ale jako forma architektoniczna jest ciekawa. Ale ta Mississauga to jest taka nowoczesna wieś bez ładu, chaotyk. Tu nie ma żadnego planowania. Ci co planują, to przecież to... No nie było nikogo, żeby tak jak Nową Hutę zaplanował od początku, czy miasto Brazil, czy tego rodzaju rzeczy. Ale no Mississauga to jest, uważam, miasto niepowodzeń. W jakim sensie?
bo to jest sypialnia, tylko tu się nic nie dzieje, nie ma atmosfery, brak atmosfery. Czyli brak atmosfery i brak tych warstw, które no, w normalnym mieście się kształtują przez historię, że ludzie pracują tam niedaleko od miejsca, gdzie mieszkają. I nie ma jakiegoś takiego, no, trudno powiedzieć, przywiązania. Po prostu patrzymy na to miejsce jako wygodne miejsce może na zakupy, bo blisko do delikatesów, albo blisko do Costco. Highway to przecież zębów plomby wypadają, jak się jedzie tymi drogami tutaj w Mississauga. Projekty jakieś budowlane są chaotycznie i budowane tak powoli, że to nawet... Mówi pan o infrastrukturze? No tak, w komunistycznym PRL-u by szybciej to wybudowali. Mhm. Tak. Czyli to jest niepowodzenie urbanistyczne, pana zdanie? Bo według mnie to miasto nie zatrudnia fachowców, tylko politycy i bilderzy. Rządzą deweloperzy generalnie rzecz biorąc. Tak, wystarczy się przejechać. Oni opłacają polityków, politycy im dają robić co jest tanie. Wystarczy się przejechać Katrą na południe od Dallas. Przecież tam bez przerwy kurz się unosi. Tam żwirownia jakaś jest czy coś. To przecież, jest żwirownia, tak. No. Droga jest. Oni dla to, żeby zatuszować, żeby im nikt nic nie powiedział, to mają taki pojazd, który niby to czyści. Polewaczkę mają. Tak, ale ta polewaczka, to za nią smuga kurzu jest. I tam jest cały zapylone, zakurzone. Ale wie pan, no ale jak mogło być inaczej, skoro tych miast nikt nie planował? One są takim zlepkiem, klaster po prostu różnych wsi, miejscowości. Tak, ale, bo mamy Streetsville, prawda? Ale ono nie zostało centrum miasta. Tak, ale w zasadzie ten Streetsville ma atmosferę. Tam są te stare budynki zachowane. Ale Port Credit też ma swoją atmosferę, bo to jest ta stara część. Tak, ale nie, tak, właśnie te małe miejscowości, wioski mają więcej atmosfery i sympatycznej jakiejś takiej atmosfery do mieszkania, do spotkania się ludzi. Jak ten, a tutaj to tylko... Jak ta betonowa dżungla tutaj. Ja panu powiem, nawet i betonowa dżungla, jakby była to przyzwoicie zaprojektowana z głową, to by była i atrakcyjna. A to, bo pewne nawet nowoczesne miasta, które są może niezbyt przyjemne do mieszkania, bo to beton olbrzymi, ale są jakoś zaprojektowane, że funkcjonują jakoś wizualnie, praktycznie. A to tak, to w zasadzie tu nic nie pasuje, tu nic nie gra. To tylko dobre są te polskie sklepy. Bardzo panu dziękuję za opinię. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. No i gratuluję, absolutnie gratuluję. Dziękuję. Sztuki, bo wiem, że żyć ze sztuki w tym kraju jest... No to jest w ogóle tragedia. Tak, jest to inny temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. A to są córki grafiki. Aha. Akwatinty. I to ale są... to chyba duża radość, jak dziecko idzie w ślady. Pan poszedł w ślady ojca. To są grafiki zrobione, wydrukowane na ręcznie czerpanym papierze. Własnym robionym papierze. Własnej roboty. Tak, własnej roboty. Mm-hmm. Pokazują zupełnie inny świat, soft, organic,
gradacja światłocienia od bieli do czerni, łagodnej. I w zestawieniu z tą taką strukturą wyrachowaną bardzo fajnie. Polscy inżynierowie, który już raz już na... No tutaj, nie wiem, może drugi albo trzeci, nie wiem. A na pewno ile w związku jest członków? W związku to nie wiem, ale w Mississauga w oddziale jest 30. No to trochę nas jest. Co budujemy zwykle? Albo w czym jesteśmy inżynierami, Polacy? A każdy w czym innym. Każdy w czym innym. Nie ma jednej specjalności. Jest zbieranina wszystkich, jacy tylko są. Czyli i budownictwo, i od obwodów scalonych. Elektronika, elektronika. Elektronika, elektryczne, maszyny mechaniczne, sporo mechaników jest u nas. Ale no i co organizacja robi? Zbiera się i inspiruje, żeby wiedza techniczna nie zamarła. Promuje polską wiedzę techniczną? Polską i w ogóle wiedzę techniczną. Rozumiem. Ostatnio było o tym, jak się ocieplenie w miastach robi, bo stacje meteorologiczne obrosły miastem i teraz mówią, że jest ocieplenie. W miastach jest, rzeczywiście jest, ale nie na zewnątrz. Zgadza się. No to co, wszystkiego dobrego i zapraszamy do zapisywania się do... Właśnie, do polskich inżynierów Mississauga. Drugie, trzecie pokolenie, proszę bardzo. Dziękujemy. Harcerstwo? Tak. Tak, a jesteśmy z szczepu Zarzewie w Brampton. Ile osób liczy szczep? Mamy 45 dzieci w naszym szczepie. Same dziewczynki? A dziewczynki i małe chłopcy też mamy, skrzecici takie małe, między 4 a 6 lat, więc... Co szczep robi głównie? A co robimy? Tak. A podczas zbiórki uczymy się, jak zachowywać się na dworze bezpiecznie, a jak w ogóle być liderem, a to jest najważniejsze, żeby być człowiek, który jest gotowy do wszystkiego, więc dzisiaj nasze harcerki sprzedawają ogórki na patyczku, żeby zbierać pieniądze, żeby jechali na zlot, więc mamy patyczków i mamy ogórek. Więc w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, właśnie zlot będzie w Stanach Zjednoczonych. Autobus, school busy, jak to jest? Będzie coach bus, więc coach taki, bus. Yeah, bardzo. Z wygodą. Tak. Z wygodą jedziemy, no właśnie. Ile dzieci w szczepie urodziło się tutaj w Kanadzie? Wszyscy? Prawie wszystkie już, więc te czas troszkę się zmieniło podczas COVID, ale większość naszych dzieci urodziło się tutaj właśnie w Kanadzie. Mówi się po polsku w szczepie? Tak, jak najbardziej, zawsze mówimy po polsku. No to no, co, gratuluję i dziękuję. Do zobaczenia na zlocie. Tak, super, dziękuję, powodzenia, miłego dnia. Witamy na Polskim Dniu serdecznie. Ile motocyklów? A mamy dzisiaj 25 motocykli, ale robimy oczywiście zmiany. Jeździmy do polskiego centrum i pilnujemy porządku przy wyborach. Do opala europejskiego wyboru. Tak. Także udzielamy się strasznie. Jutro na pielgrzymce? Proszę? Na pielgrzymce. Będziemy oczywiście na pielgrzymce. White Eagles, ja nie jestem White Eagles, jestem Motor Cam, ale White Eagles będzie oczywiście pracowało społecznie, będą myć pomniki. I my będziemy też jako Motor Cam będziemy pomagać. Rozumiem. No to super. White Eagle jutro na pielgrzymce? Tak, oczywiście. Zawsze. W pełnym składzie? Ile w pełnym składzie. W pełnym składzie, a może być nawet większa grupa jeszcze. Czyli będziemy pod pomnik nieznanego żołnierza tam. Na pewno będziemy składać, kwiaty jakieś. Tak jak wszyscy dookoła. Który to dzień Polski w Mississaudze dla klubu? Słucham? Dla klubu, który to dzień w Mississaudze Polski? Zdaje mi się, że 8 chyba. No nie, dla klubu. Tak. Dla klubu jest 4. Zwiększa się liczba Polaków jeżdżących na motorach, czy nie? A,
jest, powstało kilka klubów, więc mają gdzie jak iść. To Polacy podzieliliśmy się. Tak, podzieliliśmy się. Mają gdzie iść, każdy ma swój wybór. Rozumiem, to do zobaczenia jutro w takim razie. Okej. Zapiekanki od Elisa. Dzień. Gypsy Nights. No to przykre. No, chyba mu zgasł. Chyba mu zgasł. Częgło, hamulec. No tak, no i tak. I automat. No tak. Czy ludzie odzwyczajają jeździć. A tu małe Fiaty stoją. Tak, tak, tak. No widziałem właśnie. Kurde, cała historia. No właśnie. Aż się serce kroi. Cała rodzina jechała małym Fiatem. O, ile kilometrów na jest? Wygonię.